Hello, hello! Granice sportu wracają w eter. Mówię w eter, bo w zasadzie wracamy w miejsce, w którym na ogół słyszeć można byłoby wszystkie podcasty na hot Różnica jest tylko taka, że przenosimy się z auta za nasze wygodne biurka i za nasze dobrze zbierające mikrofony. Pamiętacie, do czego się odnosimy? Jeśli nie pamiętacie, to zajrzyjcie koniecznie na hot-take'owego Facebooka i posłuchajcie rozmowy z naszym gościem w ramach specjalnego wydania Granic Sportu. To wydanie, choć nie w formie specjala, będzie również bardzo wyjątkowe, bo mamy do omówienia i do nadrobienia bardzo wiele spraw. A zatem zaczynamy. Granice Sportu, wydanie... No właśnie, które to wydanie, Bartku? Bartek Misztal jest ze mną, cześć! Cześć, miałem zapytać Cię o to samo. Zaczynają, się, zaczynają nam się udzielać wasze rozterki z Double Trouble, bo wy też mieliście swego, swego czasu z Krystianem problem, żeby to ocenić, ale obiecujemy sprawdzić to do końca odcinka i pożegnać się z załączonym numerem odcinka, no ale póki co się witamy. Przedstawiłem Bartka Misztala, nie przedstawiłem sam siebie, więc kłaniam się. Adam Fabisiewicz za mikrofonem. No, w tym odcinku granic sportu, które nazwałem wyjątkowym, pewnie wyjątkowo będzie, bo Mamy po pierwsze sporo bartek do omówienia, rzeczy, o których nie mówiliśmy siłą rozpędu, nie było na to możliwości, bo a to ty byłeś na urlopie, a to mieliśmy specjala w Krakowie z wybitnym gościem. No i tak czas szybko zleciał, więc trzeba sporo nadrobić, bo świat sportu się nie zatrzymał. A druga sprawa, wyjątkowa, no to wyjątkowe rzeczy po prostu się w sporcie działy także z punktu widzenia nas. Polaków, więc od czego zaczynamy? No nie wiem, od czego chcemy, bo możemy zacząć od tego, co się już skończyło, czyli w sumie od Angel. jakbyśmy tak mogli zacząć, to nam szybko zajmie, bo akurat tutaj muszę przyznać, e, co mogę sobie przyznać. No rację, że, że, że rację miałem po prostu, że tampa. Po męczarniach, po wielu latach niepowodzeń zgarnęła puchar Stanleya w 2020 roku. Seria zakończona po sześciu spotkaniach z Dallas Stars. No i co można jeszcze więcej powiedzieć? Faworyt w końcu okazał się być godny typowania go do, do tytułu. Wiele długich spotkań to... to... Ponad sześciogodzinne spotkanie. no chyba nawet w pierwszej rundzie było. Tak, to było To było w, w meczu z Columbus Blue Jackets. Tak, to tak. Już pamiętam. Czy St. Louis Blues? Nie, St. Nie zawsze mylę te dwie kipy. Nie, było... St. Louis, St. Louis to jest inna konferencja. Właśnie, Columbus, Columbus Blue Jackets to, to ten sam rywal, który w ubiegłym roku się mierzył z tampą i ją sensacyjnie wyeliminował, no w tym roku zresztą mówiliśmy po tym meczu z sześcioma dogrywkami, że to może umocnić tampę, no i rzeczywiście tak się stało, bo to drużyna, która na papierze składowo kadrowo, organizacyjnie jeśli chodzi o potencjał talentu możliwości hokejowych ma wszystko, żeby zdobywać tytuły i to seryjnie, nie boimy się tego powiedzieć ale czegoś ciągle brakowało ten ciężar oczekiwań no, nie był w stanie, nie był yy, do udźwignięcia dla podopiecznych yy, Johna Coopera. No, w końcu się udało i to paradoksalnie bez tego największego yy, człowieka jeśli chodzi o osobistości hokejowe w Tampie, czyli bez Stevena Stamkosa, a za to ze świetnym Viktorem Hedmanem, z doskonałym Brandonem Pointem, z Nikitą Kuczerowem w też świetnej formie, z całą plejadą dobrych, solidnych graczy. To był zespół, który dobrze się oglądało i po, tym, po tej serii z Columbus mam wrażenie, że oglądało się już, 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 już tylko lepiej drużynę stampy z każdą kolejną serią, aż, aż do finału, gdzie wydawało się, że będą większe kłopoty z Dallas Stars. No bo z drugiej strony Dallas Stars to chyba absolutna niespodzianka. To, że oni dotarli do finału, to już jest wielka rzecz, no ale że pokonywali faworyzowanych rywali, to już chyba jest rzecz za, za zupełnie bez precedensu. Chociaż czy można mówić o niespodziankach w playoffach NHL? No, akurat w tym wypadku nie do końca, bo do rywalizacji z Vegas Golden Knights to szło wszystko jak po sznurku. Ja zresztą upatrywałem większość tych drużyn, że akurat przejdą jak najdalej. No, pomyliłem się w zasadzie właśnie z drużyną z Nevady i to było takie lekkie zaskoczenie, ale później po takiej dogłębnej analizie stwierdziłem, że. Golden Knights byli po prostu zmęczeni całą serią i, i Dallas wykorzystało ten atut brutalnie. Tampa po swojej stronie nie miała wiele do roboty tak naprawdę i wykonała plan perfekcyjnie. W, w, wszystkie pokłady sił wykorzystali na Puchar Stanleya, na finał wielki i to się sprawdziło. Zresztą Viktor Hedman, którego ty wspomniałeś, no to może strzelił jednego gola w samych finałach, no ale Gdyby nie on, to sześć innych bramek nie padłoby, nie zostałoby oddanych no, przez drużynę z Florydy. Więc to też trzeba zaznaczyć, że nie tylko że jak wybrano GMVP MVP i samych finałów, to, to nie tylko przez, przez to, jak dużo on mógł strzelić bramek, tylko właśnie jak dużo bramek zostało strzelonych dzięki w zasadzie jego inteligencji na tafle. Na tafli w Edmonton, bo trzeba też zaznaczyć, że tam graliśmy w bańce i już same finały graliśmy tylko i wyłącznie w Edmonton. Więc. Było ciekawie, było mocno, było, było po prostu na najwyższym poziomie hokejowym. No i apetyty rosną, zwłaszcza że już jesteśmy po dwóch pierwszych rozdaniach, jeżeli chodzi o loterię draftową. A, chociaż nie na razie chyba po pierwszej rundzie jesteśmy z tego co, z tego co udało mi się wyliczyć bo, bo jeszcze dzisiaj doszło do niemałych transakcji na przykład na linii Pittsburgha z Ottawą tam wymiana pików draftowych i za zawodników, którzy już mają du duże doświadczenie no ale pierwszą rundę już mieli, już mamy za sobą no i nie jest to zaskoczeniem, że Alexis Lafreniere został wybrany z numerem pierwszym przez New York Rangers tak też typowano w Stanach, tak też typowaliśmy my. No i tak się stało. Tak się stało. Amen, po prostu. Czyżby Alexis Lafarnier był e, zajonym Williamsonem hokeja? Nie wiem jak tam u niego, jeżeli chodzi o, o kuchnię, bo akurat w te kwestie nie zaglądałem, ale wiem, że mamy też historyczny draft pod względem tego, że z numerem drugim wybrano Quintona Bayfielda i to jest, jeżeli dobrze zrozumiałem dziennikarzy amerykańskich, najwyżej wybrany czarnoskóry hokeista w historii NHL. No tak, to rzeczywiście to jest duża rzecz. Pikay Suban na pewno się cieszy, że kolejny gość, który ma naprawdę bardzo duże papiery na nagranie na wysokim poziomie, będzie jego, no, jakby kolegą po fachu o tym samym kolorze skóry, bo wiemy jak w obecnej sytuacji polityczno-społecznej ma to duże znaczenie w Stanach Zjednoczonych. Chociaż jak pokazują chociażby rankingi oglądalności finałów NBA tegorocznych, no to jednak nie za bardzo się to podoba społecznie mieszkańcom i kibicom, tak duże mieszanie się koszykarzy do polityki, bo, wielu, bo tutaj wielu analityków szuka przyczyn znacznej obniżki o ponad połowę w stosunku do ubiegłego roku, jeśli chodzi o. Słupki oglądalności finałów NBA, i to nie jest tylko kwestia tego, że gramy w bańce, że nie ma publiczności, bo nie jest to główna przyczyna, więc no to granie, granie w bańce i koronawirusowe realia to jedna rzecz, a druga rzecz to kwestie polityczne, które jednak chyba powinny być z dala od, od sportu, bo sport obroni się sam. Tak zawsze uważaliśmy, i taką tezę ferowaliśmy, i forsowaliśmy wręcz w granicach sportu i to robić dalej będziemy. Ja też będę forsował tezę, że nie do końca zgadzam się z wyborem Dreisaitla, Leona Dreisaitla z Edmonton Oilers na najlepszego ho hokeistę na MVP minionego sezonu NHL. Dla mnie jednak Wiktor Hedman. To znaczy ja nie wiem, czy się Bartek ze mną zgadzasz, bo zaraz odniosę się do jeszcze tych wyborów draftowych, które będą miały czas w karierze, żeby pokazać, czy zasługują na nagrodę MVP, chociażby. Natomiast, Viktor Hetman, dla mnie, człowiek, który udowodnił w Tampie, że jest no, sercem, płucami i mózgiem w wielu przypadkach w tym sezonie na pewno motorem napędowym mógł i chyba powinien, z mojej perspektywy, dostać tę nagrodę również. No, i też jeżeli człowiek, który musi zastąpić kapitana drużyny, to robi takie rzeczy, to no to, no ale wiesz, nie mamy na to już dużego wpływu. Z pewnością ty chciałbyś w wielu ligach amerykańskich innych MVP, no ale jednak wybór pada inaczej. Nie wiem jak ty, ale ja w zeszłym sezonie NFL ja bardziej widziałem Russella Wilsona jako MVP aniżeli Lamara Jacksona, ale wiem hype i tak dalej, no to Stany Zjednoczone, to z tym się nie dyskutuje po prostu idealny sezon rozegrał e, Lamar Jackson. To jest jeszcze tak, że mm, to zauważył świetnie na e, NFL Blog. E, jego autor znakomitą, znakomitą analizę dał tego, dlaczego tak naprawdę mm, Russell Wilson nie może się przebić ze swoją grą, bo tak naprawdę mm, Pete Carroll stworzył dosyć konserwatywny system, w którym nie ufa się quarterbackowi. Tam e, rozgrywający w Seattle jeszcze w poprzednim sezonie grał stosunkowo mało dystrybuując piłkę. Natomiast przez Lamar'a Jacksona przechodziła praktycznie cała gra Baltimore Ravens, czy to biegowa, czy podaniowa. Więc miał odpowiednie okoliczności do tego, żeby wykreować go na MVP. Russell Wilson to jest chyba już teraz mówi się o nim jako o najlepszym w historii quarterbacku, który może nie dostać MVP, bo rzeczywiście w tym sezonie znowu kręci znakomite statystyki na na poziomie, no nie wiem, 70%, jakby udziału w akcjach punktowych drużyny. To, to rzeczywiście, jak na warunki Seattle, to jest ogromna liczba, fantastyczny wskaźnik, chociaż pewnie nie utrzyma go do końca sezonu. No ale to, powiem Ci tylko dodam, że to się ociera o. Liczby Peytona Manninga z 2004 roku z Indianapolis Colts, który uchodzi e, za jeden z najlepszych sezonów Quarterbacka w ogóle w historii. Więc no, to też pokazuje, jak dobrym graczem jest Russell Wilson i jak ważne są te gwiazdy w poszczególnych zespołach i należy je doceniać. No bo, bo Russell Wilson z pewnością też do takich ludzi należy. No skoro już zahaczyliśmy o NFL, no to zostańmy chwilę przy tej lidze. No bo Seattle Seahawks to jest. Drużyna, która obecnie ma bilans czterech zwycięstw i bez porażki. Do tego grona zaliczają się jeszcze, jak pamiętam, jeśli, się, jeśli kogoś pominę, to mnie popraw. Kansas City Chiefs, tak. e, Pittsburgh Steelers, na tak. pewno również e, ci z Joshem Allenem, czyli e, Boże, wyleciało mi z głowy Buffalo Bills. Buffalo Bills I któż tam jeszcze był? E, no, jeszcze Saints... jedna drużyna. Saints przegrali i jeszcze jedną drużyną, która nie przegrała są oczywiście no. Green Bay Packers z Aaronem Rogersem. Eee, tak i to by było na tyle więc już bardzo krótki, krótki to jest krótka lista tych najlepszych zespołów, ale które z tych drużyn, które jeszcze nie przegrały robi na tobie naj, największe wrażenie chociaż tak nie, jest jeszcze jedna drużyna, która nie przegrała tylko ale tam, tam, tam obecnie jest problem z tą drużyną, bo zwiększona liczba zachorowań w tej ekipie Finalista um, AFC z zeszłego sezonu. A kto tam grał w... Z Tennessee. A Tennessee Titans faktycznie, nie przegrali. No, nie ta, przegrali ta, ta... jeszcze jednego meczu. No to... De... Derek Henry robi robotę jednak. Nie ro Steven Ryan, Gostkowski, Gostkowski nie robi roboty, ale co. <ślesz> 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 yes, yes, yes. Ja, ja naprawdę, ja, ja, ja próbuję zrozumieć to i naprawdę, ja tak samo próbuję zrozumieć sens istnienia dywizji NFC East i po dziś dzień się zastanawiam, dlaczego akurat ta dywizja jeszcze istnieje, e, bo jeżeli Steven Gostkowski waląc e, jeżeli dobrze mu liczyłem 2 na 7 w dwóch pierwszych spotkaniach, później ma skutecznych 100%, tam ma chyba 5 czy 6 celnych trafień i dostaje nagrodę kickera miesiąca, to ja się zastanawiam, to, 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 to jak biedni kikerzy, którzy mieli naprawdę 100% skuteczność, czy tam prawie że 90% w innych drużynach, ich to mija smakiem, bo tej Stevena Gostkowskiego trzeba uhonorować. O, matko Bosko, bo przecież on trafił w pierwszym meczu. Jeden na pięć, ale to jeden to było na wagę, wagę zwycięstwa. No nie zapominajmy, no przecież. No. Steven Gostkowski, do niedawna jeszcze człowiek, który był bardzo ważną postacią w New England Patriots. No a teraz New England Patriots to zupełnie nowa drużyna i ostrzyliśmy sobie zęby na ten, to spotkanie z Kansas City Chiefs i wydawało się długi czas, że mimo braku Kama Newtona, u którego wykryto koronawirusa i mecz został zresztą przełożony z niedzieli na poniedziałkową noc poniedziałkową noc naszego czasu ostatecznie doszedł do skutku i no, Kansas City Chiefs okazali się lepsi, ale przez długi czas ten mecz toczył się na warunkach Billa Belicika. przypomniał mi się od razu mecz z, z Super Bowl z dwóch sezonów, kiedy Zatrzymał ofensywę Rams Bilbaliczyk w takim konserwatywnym graniu na bardzo niskim pułapie punktowym, i to samo chyba chciał zrobić, wykorzystując absolutnie wszystkie atuty defensywy swojej, żeby zatrzymać Chiefs na też niskim pułapie punktowym. Na początku tam były kopnięcia, nie było gry podaniowej, no ale niestety nie starczyło na, na Chiefs. To jest zbyt mocna. Ekipa, jak widać, prowadzona przez Patricka Mahomesa, też bardzo pozytywnie wykonane ruchy transferowe, bez zbędnych głupich ruchów, które, których nie ustrzegli się chociażby no, Houston Texans oddając w ogóle bez żadnego... Powodu, naszym zdaniem, mówiliśmy o tym nawet z Kubą Machowiną, jak u nas był, że to jest zupełnie głupi ruch. DeAndre Hopkins, a właśnie DeAndre za Hopkins oddany, dostał, dostał oddany, za frytki oddany, Houston Texans 0-4, a Bill O'Brien, Billowi O'Brienowi powiedziano, papa już nie jest ani coachem, ani nie, menedżerem. Chyba dobrze się stało. No, najwyższa pora. Ja wiedziałem, że do tego kiedyś musi dojść. Ciekaw jestem, co tam będą w San Francisco teraz yy, tworzyli yy, chłopaki, bo po ostatniej porażce 49ers, no to tam nastroje chyba nie są zbyt wesołe, no ale ja rozumiem. Nie Ech, ma... no, Podsta... nie, słuchaj, nie ma podstawowego rozgrywającego, to jest jedno. Tam ci rozgrywający zastępczy to są w ogóle E. Tacy, no nie powiedziałbym, że dobrzy. No i nie ma nikabosy, który przecież zapewniał ci, e, wiesz, to jest, niby to jest jego drugi sezon, ale. Ale to był znakomity obrońca. To był za znakomity obrońca. No. Przecież on walił w tych rozgrywających, to jego nie obchodziło, jaki ty masz pass protection. On się i tak przed, przedzierał, jak się jak tylko mógł. Jedna masz para, dostawała nik bossa od razu. Uch, jak. Po tak, ten, jak, jak wygłodniały jak po, po, po jedzenie. Naprawdę. Jak przecinak, to prawda, polecamy obejrzeć highlighty Nika Bossy, bo to jest chłop, który naprawdę jest gladiatorem w tej, w tej lidze i jest zresztą bratem innego świetnego defensora Joeya Bossy, e, Joey który gra w Chargers z sukcesami. Zdarzyło mu się nawet sakować już w tym sezonie e, niejakiego Patricka Mahomesa. Słyszeliście o takim e, rozgrywającym mistrzu NFL, MVP i człowieku, którego się wskazuje jako być może najlepszego w historii, jeśli będzie miał taką pasję jak ma. Ale obecnie. Joey Bosa dostał jeszcze przedłużenie kontraktu. No, ale zasłużył. Jak, jak najbardziej, najbardziej. To jest słuszna, słuszna droga, no to musisz takich ludzi honorować kontraktami no i nie oddawać swoich najlepszych biegaczy, że jeszcze raz wrócę do Houston Texas, dlatego Więc... na przykład Cleveland Browns mając chyba swojego najlepszego biegacza zrobili niemałą niespodziankę, bo nie wiem czy widziałeś wpisy kibiców Detroit przeagada, Dallas Cowboys po tym, po tym meczu, który mieli na wyciągnięcie ręki, no bo tam już było naprawdę nastykowe sytuacji, jak odrobili chyba 18 punktów, to się zrobiło nie tego, no ale później Odell Beckham Jr. ten run ponad 60-yardowy, Jezu, co on zrobił w ogóle z defensywą? Cowboys to ja nie mam pytań i później te wyzwiska, że ta, ta defensywa to jest nic nie warta i że defensywa Cowboys przypomina człowieka, który sprawdza e, ten sprawdza przy wejściu na stadion, czy na przykład nie wnosisz jakiś metalowych tych e, przedmiotów albo ostrych narzędzi. Tak puk, 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 po jednej, po drugiej stronie, iść dalej. To tak wyglądała mniej więcej defensywa Dallas Cowboys, tak sobie ludzie żartowali z tego. No, no, trochę przykra sprawa, da. no bo Cowboys bardzo, widać, że im się chce, ale są takie momenty, gdzie naprawdę im nie wychodzi. Z Falcons na przykład im wyszło, co, co się nie, nie udało Falcons. Co Falcons w ogóle chyba ustanowili jakiś rekord, że mając przewagę ponad 20 punktów w pierwszej połowie przegrali i tak cały mecz to się chyba pierwszy raz w historii I to, tak zdarzyło i to im się zdarzyło w ogóle przegrywać w końcówkach meczów trzy chyba spotkania z rzędu no. <laughs> więc to jest śmialiśmy się z Detroit, że Detroit przegrywają wygrane mecze a... ale to Atlanta też jest tutaj niestety bardzo jaskrawym tego przykładem no i, i cóż, posada Dana Queena też wydaje się być mocno zagrożona w mojej ocenie, aż to nie tylko w mojej, no ale to rzeczywiście szkoda, pat szkoda patrzeć na taką Atlantę, no bo teoretycznie masz jednego z lepszych receiverów w lidze w osobie Julio Jonesa, masz znakomitego rozgrywającego jakim jest Matt Ryan, który do jeszcze nie tak dawno zdobywał Nagrodę MVP kilka lat temu. Masz całkiem stabilną linię ofensywną, no bo w ofensywie niczego nie można zarzucić. No, i przegrywasz wygrane mecze. No, coś tutaj jest nie tak, więc na pewno spore zmiany chyba szykują się w Atlancie i są konieczne, żeby coś w tej drużynie tąpnęło. Z kolei, ja, że tak płynnie przejdę, tąpnęło na plus chyba coś w Green Bay Packers, bo mawiało się do tej pory o podopiecznych, czy też ludzi z korpusu trenerskiego nie, Nika Shanahana, czyli ojca Kyla Shanahana i niegdyś świetnego trenera, który. Przy którym pracowali właśnie i Kyle Shanahan i Matt Flair, że no, potrzeba tym ludziom troszeczkę więcej czasu drugiego sezonu, żeby się rozkręcili. No i Matt Flair jest przykładem gościa, który faktycznie w drugim sezonie pracy pokazuje, że e, no coś pyknęło dobrze w Greenway Packers. E, ja znowu widzę Arona Rodgersa, który. Ma y, koniunkcję ze swoimi, ze swoimi kolegami, że on ma łączność, że jakoś się porozumiewa z nimi porządnie i, i właściwie. To zaczyna dobrze wyglądać. To jest powoli znowu ten Aaron Rodgers, którego ja pokochałem jako rozgrywającego. Y, nie widzę już tego kapryśnego bolka, który mi przeszkadzał na boisku, tylko raczej gościa, któremu zależy. Nie wiem, czy ty masz podobne odczucia, Bartku? po meczu trzeciej kolejce w ogóle polecam zobaczyć sobie ten mecz w całości, jeżeli ludzie macie okazję mecz Saints, chociaż przegrany przez Nowy Orlean, ale to było widowisko na wysokim poziomie. Tam jeden i, i Bris, i, i Rogers wyciągnęli. Bardzo dużo ze swoich umiejętności i komunikację ze swoimi zawodnikami. Tak samo jak ty mówiłeś, bo podejrzewam, że komunikacja z Alwinem Kukiem jest tutaj kluczowa. Tak samo komunikacja Brisa z, z Alvinem Camaro. No widzisz nagle człowieka, którego tak no, na którego patrzyliśmy tak z przymrożeniem oka, no bo nie spełnią naszych oczekiwań. Nagle Alvin Camara wyrasta na bohatera absolutnego pod nieobecność niestety Michaela Tomasa, Ale to on wyciąga tutaj Saint z niebytu, i to on. W zasadzie on się Nie wiem, czy zwrócić na to uwagę, ale on bardzo. Tak zwinnie się porusza po, po boisku. U żadnego innego. Ani running backa, ani fullbacka, ani well receivera. Nie spotkałem się z tak. Y y nie wiem, to są takie ruchy niczym jak baletnica, bo on bardzo płynnie w ogóle się porusza po boisku. Tak małymi krokami, nagle podbiega do niego defensor drużyny przeciwnej, a on taki małymi kroczkami sobie tutaj ustala, czy pójdzie w tę stronę, czy w tamtą stronę. I bardzo ciężko jest zatrzymać w ogóle Alvina Kamarę. No i na takiego Alvina Kamary ja czekałem. Więc niech jeszcze no tylko jest... wróci Michael Thomas i w ogóle będzie świetnie, bo na ten moment, no niestety, Nowy Orlean jest drugi i ta Tampa, która miała dzielić i rządzić w lidze, <gryw> wiesz, taki czarny koń miał być, no to na razie jest liderem NFC South. No tak, no Tampa, która na razie poza meczem z który to był mecz z, nie, z Chiefs, to oni w zasadzie nie mieli żadnego poważnego... Nie, nie z Chiefs, tylko z nie, Saints. Z Saints, mecz Saints to oni nie mieli żadnego poważnego rywala do tej pory. No teraz grali z Los Angeles Chargers, no ale mówmy się, że to nie są ci Chargers, którzy, których znam jeszcze przed Chargers, lat, więc... Chargers yy, przecież Ci wzmusili do dogrywki. No, no tak. Yy, no ale okej, okay, no to był super mecz Nicka, Joya Bossy i, i tam drużyny, która na, z, z kolei w tamtym meczu nie, nie grało się dobrze Chiefs. To też to, to nie byli Chiefs, których zobaczyliśmy na przykład już w meczu z, z Patriots chociażby. To była zupełnie inna, inna drużyna. Troszeczkę jeszcze zardzewiała mam wrażenie. Albo z Baltimore. Sezonu. Tak, albo z Baltimore. To były zupełnie inne... Ten, no, na ten moment, już tak kończąc wątek NFL, bo musimy przejść dalej, to mam wrażenie, że e, no Chiefs są bardzo mocną ekipą i mają szansę nawet na pierwsze miejsce w lidze, jeśli chodzi o bilans e, i, i przewagę boiska na cały, całe playoffy. No ale czy, czy mo może mo zgodzisz się ze mną Bartek, że gdybyśmy mieli na ten moment klasyfikować najsilniejsze ekipy, to na pierwszym miejscu stawiam Chiefs, na drugim e, Packers, na trzecim e, Seahawks e, i na czwartym e, Saints. Czy czy zgodziłbyś się z taką kolejnością? Mm, na pewno na pierwszym był ustawił Kansas na drugim jednak bardziej Seahawks aniżeli Packers jestem ciekaw o. w ogóle tej rywalizacji jeżeli by, nie wiem czy w ogóle nie sprawdzałem akurat terminarza jeżeli chodzi o te dwie drużyny, czy one będą miały okazję się zmierzyć w sezonie regularnym, jeżeli tak to byłoby w ogóle super, to aż może zarwę jakoś nocką, bo podejrzewam, że to nie będzie puszczane o 19 naszego czasu um, i też bym stawiał jednak na czwartym miejscu na Saints wiesz Chciał, nie chciał, wszyscy mówią, że Baltimore i tak dalej. Ja jakoś nie wierzę w te tendencje. Nadal nie, nie przekonuje mnie to. Ja wiem, że to jest fajna, super drużyna z bardzo też konserwatywnym trenerem. No bo Joe Harbo to jest człowiek, który przez e, jakiś czas w ogóle nie chciał wpuszczać Lamara Jacksona, tylko nie, będę Joy tym, e, Flaco grał. Flaco to jest mój człowiek, Flaco będzie tutaj wyprówał wszystkim flaki. No, flaki to mogli wypróć właśnie Harbaughowi. Czł członkowie zarządu Baltimore, w momencie kiedy już miał chciał, nie chciał, nóż przy gardle, jeżeli chodzi o jego posadę trenerską. No i siłą rzeczy musiał użyć tego Lamara Jacksona, co się okazało strzałem w dziesiątkę. No i gdzieś ten jego konserwatyzm, to takie mm, niewchodzenie specjalnie nowymi zawodnikami tak na szybko okazało się. E, być błędem no i musi skorzystać z jakichś nowych schematów ten nowy schemat jak na razie się sprawdza ale według mnie to nie jest taka siła napędowa która dałaby Ci możliwość przejścia całego sezonu z takim na tyle korzystnym bilansem żebyś Ty się nie musiał martwić o to czy, czy dostaniesz miejsce od razu w rundzie dywizyjnej czy, czy może jednak musisz nadal walczyć o tę dziką kartę no wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Baltimore no mają pecha, że akurat Buffalo Bills tak wystrzelili, bo nie wiemy, jak Josh Allen poprowadzi tę drużynę. Nie wiemy też, jak Steelers daleko zajdą, a w AFC South North tworzy się już naprawdę no, niezły tygiel. No, Cincinnati Bengals możemy wziąć w nawias i patrzeć tylko, jak się rozwija Joey Barrow, ale Cleveland Browns. Pittsburgh Steelers to jest na razie no, bardzo dobry początek jeżeli chodzi o tę dywizję. No i Baltimore ma problem, bo nagle z, z, teoretycznie e, po, m, takiego no Typowanego lidera do American Football Conference, no nagle mi się tworzy konkurencja wewnątrz dywizji, no i kto wie, kto, kto wyjdzie z tego zwycięską ręką. No, czekam po prostu na rywalizację między tymi ekipami, bo to, to dopiero zweryfikuje umiejętności Lamara Jacksona. E, w przypadku Steelers to będzie e, Boże Święty. Jak on się nazywa? Ben Red Linsberger, a w przypadku Cleveland Browns to Gardner Minshew. I i ciekaw jestem, jak każdy z nich wypadnie, jeżeli przyjdzie Baker się Mayfield, między... A chyba. Baker Mayfield, yeah, you... widzisz. Jaguars to Gardner. Właśnie, A, właśnie. Za, za dużo nazwisk, za duża wiedza. <laughs> tak, to, tak to często jest. Krótko mówiąc, sezon NFL nabiera rumieńców. Jest bardzo ciekawie też dlatego, że nie wygrywają sami faworyci. Też drużyny z drugiego niejako szeregu mocno weszły do gry i mamy nadzieję, że tak będzie dalej. Tam się sytuacja rozwija. Za to sytuacja jest już jasna. Wręcz y, rozstrzygnięta i zakończona jeśli chodzi o kobiece rozgrywki koszykarskie w Stanach Zjednoczonych, czyli WNBA. Poznałyś, poznaliśmy mistrzynię NBA y, i są to Seattle Storm, które szczerze powiedziawszy pod nieobecność Eleny Dele Don w Washington Mystics i Liz Cambage też na, 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 na kampusie w Bradenton było pewne, że raczej to one będą faworytkami i z tej roli się wywiązały śpiewająco, chociaż 3-0 w finale przeciwko Las Vegas Aces z młodą, ambitną Aja Wilson, która zgarnęła w tym roku dodatkowo nagrodę MVP za sezon zasadniczy z Billem Lembirem na ławce trenerskiej to chyba delikatne rozczarowanie. No, wiedzieliśmy, że siła ognia po stronie Seattle Storm jest znacznie większa niż u rywalek, ale jednak chyba nie spodziewaliśmy się, że będzie to tak jednostronny finał. No w meczu numer 3 było ile plus 30? Prawie. 82,59, chyba. To jest totalna deklasacja, jeżeli chodzi o to. Widać było, że Seattle idzie jak po swoje, że Brianna Stewart po poprzednim sezonie, w którym nie mogła w zasadzie grać, to miała spory apetyt na to, żeby jeszcze raz posmakować zwycięstwa. No i tak się stało. Poczuła krew, jak tak Teraz nie ma ma nie ma No właśnie, no to teraz ona chce przejąć pałeczkę. Kto, kto wie co będzie w następnym sezonie no na to, na to liczymy, że będą nie mniejsze fajerwerki e, natomiast e, nie, nie byłem zaskoczony tym bo Seattle było dosyć mocną ekipą Przypatrywano od początku sezonu, że Brianna Stewart będzie chciała e, wjechać jak czołg po prostu w tę ligę, no i tak się stało ona konsekwentnie razem ze swoją drużyną dążyła e, do kolejnych zwycięstw i już finał pokazał jaki jest układ sił jeżeli chodzi o, o o WNBA. Co by nie mówić o Las Vegas Aces, o tym sezonie Age Wilson, zresztą zwieńczonym MVP sezonu regularnego, to jednak jednak czegoś brakowało. No i tutaj siła rażenia zdecydowanie przechyliła szale zwycięstwa na stan Washington, a nie na stan Nevada. No, czekamy na kolejny sezon, ale do tego jeszcze. No, kilka miesięcy Kawałek drogi no Mistrzowskie doświadczenie jednak przeważyło mam wrażenie Bo Seattle Storm to są mistrzynie e, sprzed, Oczywiście sprzed kilku lat Ale naj, najświeższe sprzed dwóch lat Właśnie wówczas Brianna Stewart Została MVP finałów Podobnie zresztą jak w tym roku No więc jakby wszystko I się... I czy przypadkiem one nie wygrały wtedy z Washington Mystics? E, wtedy był finał Poczekaj muszę sobie przypomnieć Chyba tak, z Washington, Washington Mystics Mystic. no właśnie. Tak z Washington Mystics grały i wygrały i to jakby nie było wielkie, wielkie zaskoczenie wtedy, bo no rzeczywiście to jeszcze tamta ekipa Washington Mystics nie była gotowa. Jeszcze Elena Deledon wtedy sama mówiła, że nie jest gotowa. No ja sam jestem ciekaw, jakby było, gdyby jednak Elena, Elena grała, no ale wiemy, że, że zdrowie jest najważniejsze. samo o tym zresztą pisałeś w swoim liście w tekście na Hot hottake.pl, do którego. Przy okazji odsyłamy bardzo chętnie i bardzo serdecznie. No i oczywiście w oczekiwaniu na kolejny sezon będziemy też śledzić to, jak się sytuacja na rynku transferowo-draftowym w lidze WNBA będzie rozwijać. No, bo musi się tam sporo rzeczy zadziać. Jesteśmy oczywiście w środku playoffów, można powiedzieć w innej lidze WNBA, bo wisienkę na torcie zostawiam Bartek na koniec. To wiesz, to już ustaliliśmy. Natomiast musimy powiedzieć jeszcze o MLB, czyli tam się dzieje sporo. Druga runda playoffów się właśnie rozgrywa. Tak. Wiedzieliśmy na pewno, że schemat playoffów poszerzony do 16 zespołów nie 10 tylko 16, 8 par pierwsza runda grana do dwóch wygranych spotkań i tutaj mm, pozwolę sobie tylko wymienić w zasadzie, może wymieńmy mm, tylko pary i wyniki żeby ludziom troszeczkę mm, troszeczkę uzmysłowić kto tam mm, się mierzył, bo to do końca nie było wiadome, tam wchodzi bilans z sezonu zasadniczego i sezonu tak zwanego przygotowawczego, treningowego, więc tutaj było trochę zaskoczeń, czy, czy nie było? No właściwie chyba tak pół na pół no jeśli chodzi o te pary, no no, bo moim zdaniem może tak, powiedzmy tak, Tampa Bay Race rozstawieni z jedynką, no to to Faktycznie mogło być, być zaskoczenie, bo stawiali wszyscy na New York Yankees, z kolei New York Yankees z piątym seedem grali z Cleveland Indians, które miało czwórkę, no i Tampa Bay wygrywa w pierwszej rundzie z Toronto Blue Jays 2-0, New York Yankees 2 zera z Cleveland Indians, Oakland Athletics z Chicago White Sox, tutaj też nie, bez niespodzianek, chociaż White Soxom udało się jeden mecz wyrwać, 2-1, więc się skończyło. Houston Astros według planów z Minnesota Twins 2-0, Los Angeles Dodgers Spacerex, z, z Milwaukee Brewers 2-0, San Diego Padres, o tutaj ciekawy jednak, bo to była moim zdaniem najbardziej wyrównana e, wyrównana para tej Ligi, czyli San Diego Padres kontra St. Louis Cardinals i Atlanta Braves, pewnie Cincinnati Reds. No i wreszcie w ostatniej parze nasi ulubieńcy, czarne konie tego sezonu, czyli Chicago Cubs kontra Miami Marlins. No i cóż, to i tak przebrnęliśmy przez pierwszą rundę. Poszło jak spłatka, w drugiej jest już trochę inaczej. Po no drugie jest już trochę inaczej, bo pierwsza runda była tak skrócona, żeby żeby w miarę szybko zakończyć same playoffy, czyli do dwóch zwycięstw, tutaj już do trzech zwycięstw trzeba grać. No i na moment nagrywania tego podcastu, toczy się pojedynek numer 3 pomiędzy Atlanta Bravesa a Miami Marlins. Jak na razie po siedmiu inningach Atlanta prowadzi 2 do 0 z Miami Marlins. Jeszcze dwa inningi, jeszcze utrzymanie tego prowadzenia, i Atlanta będzie się witała już w finałach konferencji National League. Uh, z kolei w tym momencie też mamy starcie Houston Astros i Oakland Athletics, którzy no, akurat drużyna z Houston chce już też mieć zapewnione miejsce w finałach American League z kolei, czyli powtórzyć wyczyn z poprzedniego sezonu. Do tego potrzebują jednego zwycięstwa z Oakland Athletics i teraz też będzie, też będzie świetnie dla nich akurat. Z kolei New York Yankees trochę, trochę tak jakby się zacięli, bo niby ta Tampa, no nie, sensacyjnie pierwsze miejsce i tak Pierwszy mecz jankesów, właśnie Stampo, to taki, można powiedzieć, spacerek w wykonaniu Nowojorczyków, bo bardzo ładne, bardzo łatwo wygrane, wygrane spotkanie. W ogóle 15 uderzeń w całym spotkaniu z jankesów. Więc widać, że Niestety, pitcherzy z Stampy się nie popisali. Ale już drugi mecz na korzyść ekipy z Florydy. Więc kto wie, może być powtórka z poprzedniego sezonu, czyli w American League zobaczymy finał Atlanta New York Yankees z Houston Astros po raz kolejny. No cóż, wszyscy antyfani Houston Astros, a wiem, że jest ich wielu, jeżeli chodzi o MLB, no będą musieli ze zgrzytem zębów oglądać kolejne zmagania ekipy z Teksasu. No ale cóż, jak na razie jeszcze to nie jest zapewnione. Muszą wygrać po prostu z Oakland. Z kolei po drugiej. Stronie jest to sytuacja, wydaje się być w miarę taka usystematyzowana, no bo o ile Miami mogło mieć tutaj Pewną przewagę po, po, po sensacyjnej wygranej z Chicago Cubs. O tyle z Atlantą Brace nie wydaje mi się, żeby to, żeby to pograło długo. No, widzieliśmy, co w sezonie regularnym potrafiła drużyna z Miami, że nie była to ekipa. Gdybyśmy mieli, podejrzewam, sezon taki pełny, taki jak zazwyczaj mamy, czyli ponad 160 spotkań w całym sezonie regularnym, to obstawiam, że Miami byłoby, jeżeli nie najgorsze, to podejrzewam, że jedną z najgorszych ekip w całej lidze, Tutaj wykorzystali. Ten moment bańki też kilka spotkań przełożonych, więc oczywiście udało im się odrobić trochę strat, z, zresztą e, z wielką korzyścią, no bo weszli z szóstym seedem do playoffów, no nikt tego się nie spodziewał, że aż tak daleko zajdą i że już będą w półfinałach konferencji, ale myślę, że to będzie max to będzie max co osiągnął no i to Atlanta raczej przejdzie do drugiej rundy i raczej po drugiej stronie też bym patrywał najlepsze ekipy sezonu regularnego w całej lidze, czyli LA Dodgers, którzy po pierwszym Mecz San Diego Padres. No nie zostawili złudzeń, że potrafią bez Claytona Kershaw'a na pitchingu wygrać z San Diego Padres. Sporo błędów, Padres, jeżeli chodzi o zwykłe łapanie piłki. No to to jest wiecie, błąd elementarny. Jeżeli nie umie złapać piłki w rękę przez zawodowego baseballista, to, to jest uznawane jako no, no wstyd. No to jest powtarzana sekwencja. Można sobie zobaczyć na stronie ESPN, jak katastrofalne błędy popełniali. Baseboliści z San Diego. No a Dodgers bez większego wysiłku, jak na razie spacerkiem sobie przechodzą przez te playoffy. No i prawdopodobnie wejdą do finałów. No i kto wie, kto wie, czy będziemy mieli historyczny finał Yankees z Dodgers, czy to będzie inne rozstawienie. No już mówiło się przed tymi playoffami, że. Ta przerwa spowodowana pandemią i to dziwne poukładanie tego sezonu może wpłynąć bardzo korzystnie dla underdogów, dla drużyn, których się nie upatrywało, ale koniec końców jednak wychodzi to doświadczenie całej organizacji: to, że historycznie też lepiej sobie potrafią poradzić. No i chciał, nie chciał. Ja już teraz mogę Ci wytypować, Adamie, że prawdopodobnie finały w American League to będą. Yankees i Astros, a National League to będzie Dodgers kontra Braves. I jak kto wejdzie do finału, to już nie, nie chcę się zastanawiać, kto akurat będzie e, uczestnikiem World Series i będzie walczył o mistrzostwo w 2020 roku. Będę z Tobą wyjątkowo zgodny, bo też tak typuje skład finałów obu lig no a w meczu już do już World Series też faktycznie trudno będzie typować, może w następnym podcaście ale powiem Ci z satysfakcją mogę, mogę powiedzieć i e, wznieść to a z herbatką e, z miodem i, i cytrynką którą właśnie popijam e, że typowałem Atlanta Braves jako mojego, moją ekipę do bardzo wysokich rzeczy w tym sezonie, więc mam nadzieję, że mi się spełni jeszcze mój typ. Skoro tobie się udało z Tampą w hokeju, to mnie może się uda z Atlantą w MLB. Zobaczymy, jak to będzie. Musimy no. zaprosić kogoś od bejsbola w Polsce, żeby nam trochę potłumaczył i żeby też potłumaczył naszym słuchaczom, bo obawiam się, że chociaż mówi się, że ta dyscyplina ma dosyć polskie korzenie, jak na amerykański sport, to, tak. to... wywodzi się od Palanta, pamiętajmy. No właśnie, ale to nasi emigranci przywieźli Palanta do Stanów Zjednoczonych i dzięki temu powstał baseball. Później pierwsza dyscyplina drużynowa w Stanach Zjednoczonych, więc przydałoby tak. się mieć kogoś, kto zna tę dyscyplinę od podszewki, a są tacy ludzie. I jeżeli nam się uda, to oczywiście w najbliższym czasie postaramy się powalczyć o takowego gościa, żeby nam tutaj potłumaczył trochę, poopowiadał, bo myślę, że wiele ciekawych historii związanych z baseballem można tutaj przedstawić, a też to może niektórych zaskoczy, ale od momentu kiedy. Wznowiono rozgrywki w baseballu, to paradoksalnie oglądalność tej dyscypliny, nawet bez kibiców na, na trybunach i nawet tylko z możliwością oglądania jej przez telewizor, to oglądalność i tak wzrosła. Magia. Zdecydowanie to jest duży plus dla rynku amerykańskiego telewizyjnego, bowiem jak, jak gremialnie Amerykanie. Na ogół oglądają sport w tych, w tych czterech największych ligach, a w baseballu, która jest najstarszą ligą i, i najbogatszą historycznie, jednak, no to, to już zdecydowanie komu nie mówiłem, kto nie słuchał w granicach sportu moich wielokrotnych namawiań, nawoływań, to jeszcze raz po raz kolejny namawiam do obejrzenia 11-odcinkowego, dokumentalnego, monumentalnego filmu Kenna Barnsa o historii. W futbolu, o historii baseballu w Stanach Zjednoczonych fantastyczna rzecz także polecam wam serdecznie no a jeżeli już mówimy o pozytywnych zaskoczeniach no to nam jawi się takie pozytywne zaskoczenie w Polsce jedno e, i to można chyba wielkimi literami powiedzieć Iga Świątek tak. Tak, jeżeli ktoś nie wiedział, znaczy ja w ogóle byłem zaskoczony pierwszy raz jak usłyszałem, że Iga Świątek będzie walczyła w czwartej rundzie w French Open z Simoną Halep. No to ja tak stwierdziłem, że nie no... Może być ciężko, naprawdę może być ciężko. A tutaj, kilka godzin później, patrzę na wynika. Iga Świątek oddała tylko trzy sety zimowe. Trzy Gemy. Trzy Gemy, przepraszam. Ty, widzisz, ty mówisz, Mówisz, że ty patrzyłeś na wynik, ja ten mecz oglądałem i to widziałem. No wyglądało ja nie mogłem naprawdę... oglądać, bo ja byłem akurat w trasie, więc. Jasne. Ja natomiast obejrza, obejrza, oglądając ten mecz i obejrzawszy go chwilę po zakończeniu. Pomyślałem sobie, kurde, kto tu był numerem jeden na świecie w przeszłości nie tak dawnej. E, e, Simona Halep przystępowała do tego turnieju jako jedna z olbrzymich faworytek, bo nie wszystkie tenisistki z powodu pandemii z czołówki stanęły na starcie Roland Garros i, i tym większą faworytką Simona Halep się wydawała. E, no, i przystępowała do, do meczu z Igą Świątek, jako, jako faworytka również. No, ale Iga nie dała po prostu wytchnienia Simonie. Grała, grała bardzo szybką, atakującą piłkę. Grała płasko, mocno, pewnie, wykorzystując całą geometrię kortu. No, wykorzystała wszystkie swoje atuty fizyczne przeciwko sporo niższej Rumunce, która nadrabiała zawsze w swojej grze taką pozycyjnością, umiejętnością odgrywania głębokich piłek. No ale wszystkie te atuty jej iga wytrąciła, poprawiła w kolejnych meczach i jest pokonała bardzo pewnie w ćwierćfinale Aleksandrę. Trevisan również, Włoszkę, która z dziką kartą weszła do turnieju i też była sensacją. No ale Iga po początkowym zastoju w tym spotkaniu, tam było 1-3 dla Włoszki, potem wygrała 7 kolejnych gemów w tym pierwszego seta. W drugim prowadził już bardzo, bardzo pewnie 2-0, i cały mecz też wygrała w dwóch setach. Dodajmy, że Iga Świątek nie straciła w tym turnieju jeszcze ani jednego seta i w meczu półfinałowym y też nie jest bez szans, żeby wygrać, bo będzie grała z inną rewelacją tego turnieju, czyli kompletnie wcześniej nieznaną argentynką polskiego pochodzenia, albo polsko brzmiącym nazwiskiem. Nie, Ukra Ukraińscy, to jest ukraińskie pochodzenie, już sprawdziłem. Tak, ukraińskie pochodzenie, no tak. dobra, to, 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 to dobra to ukraińskie, w każdym razie słowiańskie, tak. Aleksandra Podorowska, która też w kapitalnym stylu pokonała z, z kolei. No, swoją można powiedzieć krajankę, bo Ukrainkę, Ukrainkę, czyli Jelenę Sitolinę w, w rundzie. Eee, Ćwierć finałowej. No tutaj, jakby nie było zupełnie o czym rozmawiać. Grała też bardzo e, długą, e, ryzykowną piłkę e, z dużym topspinem. Tu będzie też dla Igi duży problem, żeby to ogarnąć. E, takie granie płaskie, kontra granie mocno topspinowe. To będzie bardzo ciekawy mecz pod kątem taktycznym, która prędzej osiągnie przewagę pozycyjną. E, aczkolwiek dla mnie Iga nie jest bez szans. Podobnie jak nie jest bez szans Bartków. Półfinale Debla, bo doszła też Iga do półfinału turnieju Deblowego już i na pewno w tym półfinale zagra. To by swoją drogą była historia, gdybyśmy mieli Polkę w finale Singla i Debla. A to jest naprawdę całkiem możliwe. A jeszcze jakby wygrała jedno i drugie. Ho, ho. No to by była naprawdę rzecz niesamowita. Czy komuś się wie? udało to kiedyś? Serenie Williams, chyba, albo Venus, Wen bo ona grała z siostrą w przyszłości. W dużych turniejach Deble, jak wygrywała Wimbledon, bodajże to wygrywała i Singlu, i Deblu, więc zdarzały się takie przypadki, ale to jest naprawdę bardzo wyjątkowy, wyjątkowa historia. I no nie myśmy takimi kategoriami, nie wymagajmy zbyt wiele, bo Iga już zrobiła ogromnie dużo rzeczy. To jest dziewiętnastoletnia dziewczyna, pamiętajmy. Całe najlepsze tenisowe życie jeszcze przed nią. Więc tutaj jak najbardziej nastawiamy się pozytywnie, ale trzeba już powiedzieć, że to jest naprawdę olbrzymia nadzieja polskiego tenisa, bo ma też warunki do grania w, w taką grę, jakiej dzisiaj się wymaga od tenisistek. Agnieszka Radwańska przez całą karierę borykała się z tym, że nie miała odpowiedniego pociągnięcia, siły uderzenia, musiała nadrabiać finezją, znakomitą techniką, sposobem ustawiania się na korcie. Iga ma te przymioty siłowe, z których korzysta i robi to w sposób fantastyczny, a jednocześnie mam wrażenie, że w wielu momentach po prostu gra bardzo dojrzale i to jest jej plus, więc no, bardzo liczę na to. Tym bardziej, że Iga pochodzi z Raszyna, który jest nieopodal Pruszkowa, w którym mieszkam, więc yy, miałem chyba nawet kiedyś okazję z nią rozmawiać, jeszcze jak była. Juniorką, czy tam, czy tam jakąś kadetką młodszą, i grała na jakimś turnieju, właśnie wtedy dla, dla poprzedniej redakcji. Robiłem z, jakąś, z nią jakąś krótką setkę, jeszcze jak pracowałem w lokalnej redakcji w Pruszkowie, właśnie dla, dla mojej gazety. No to, to, to już wtedy wydawała mi się bardzo sympatyczną dziewczyną, która jest bardzo skromna i, i ma aspiracje do tego, żeby wiele zrobić w sporcie. Więc niech robi dużo w sporcie. E, o której mecz? Bo mecz będzie. Mecz będzie. Mecz będzie, mecz będzie jutro. Znaczy czy, dzisiaj na moment wypuszczania tego, tego podcastu to pewnie mecz już się rozgrywa. E, więc no, wiecie, trudno, trudno nam powiedzieć, bo nagrywamy ten podcast dzień wcześniej. Natomiast na pewno będziemy o wyniku wyniku informować i. I liczymy, że w przyszłym tygodniu w granicach sportu będziemy już mówić o zwycięskiej, a może mistrzowskiej i Idze Świątek. Bardzo jej tego życzymy. A jeżeli chodzi o tenis w formule mężczyzn, to już też znamy pary półfinałowe. Z jednej strony no tak. Rafal Nadal i Diego Schwarzman zmierzał się o wejście do finału, a z drugiej strony Stefano z. Cypas i poznał Nowak już Rowala w postaci Nowaka Djokovica, który powiedzmy sobie, no troszkę się męczył jednak w ćwierćfinale, ale ostatecznie po czterech setach udało mu się wejść do finału. I to jest, które to jest, jest chyba czternaste czy piętnaste wejście w French Open Nowaka 13, 13. Trzynaste. Trzynaste, 13. Ale naste na pewno. <laughs> E, tak, wiesz e, co to, to jest, z, z Nowakiem, Nowak Dziokowicz i Rafael nadal toczą ze sobą korespondencyjny pojedynek, bo wszyscy im wieszczą, że oni będą grali ze sobą w finale, wszystko na to wskazuje i toczą korespondencyjny pojedynek na to, kto dłużej e, będzie na korcie przebywał, żeby oszczędzić jak najwięcej sił, no i wczoraj wydawało się, że... E, m, Nadal w meczu z Janikiem Sinerem się bardzo męczy, i faktycznie wyglądało to nieciekawie, no ale w trzecim secie już się rozkręcił. No, Ostatecznie grał poniżej 3 godzin. E, całe szczęście, bo oglądałem ten mecz do końca. Rozgrywany on był bardzo późno, skończył się w pół do drugiej w nocy, więc no, nie dospałem, przyznaję. Natomiast Nowak męczył się jeszcze dłużej, bo grał prawie. Coś około 3 godzin czy ponad 3 godziny z Karenio Bustą grał 4 sety, więc stracił seta. I niewiele brakowało, że mógłby też stracić drugiego, i byłby piąty set w tym spotkaniu. No ale ym, ostatecznie mamy półfinały takie jak można było już przewidzieć, wcześniej jakieś niespodzianki, ale no, Schwarzman może jest taką niespodzianką, bo tutaj typowano raczej Tima, ale Dominik Teams z Diego Schwarzmanem rozegrali morderczy, pięciogodzinny bój którym lepszy okazał się Schwarzman i pewnie będzie miał w nogach ten mecz, więc tutaj nadal powinien mieć ułatwione zadanie, bo i tak wszyscy czekają, umówmy się, na niedzielę na finał nadal Djokovic. Finał pań w sobotę, oby zagrała w nim Iga Świątek, bardzo w to wierzę i bardzo na to liczę. A jakby co, to Iga Świątek gra też w deblu w półfinałowej batalii tego samego dnia, co panowie w półfinałach tak, tak w, pi w piątek jest mecz półfinałowy i chyba w sobotę jest ale nie, nie półfinałowa batalia no to w piątek, czyli w sobotę grają panie grają Solo, ewentualny single. finał, ewentualny finał singla czyli w niedzielę powinny grać chyba finał debla, e, debla. Tak, tak. tak to się układa, tak. więc tak. możemy mieć bardzo ciekawy ciekawy weekend zaplanujcie go sobie no i co, cóż, tu jeszcze, cóż tu jeszcze dodać? To nic, no czekamy na tenisowe emocje, aby było ich jak najwięcej. Będzie tych emocji też coraz więcej w baseballu, no bo się sprawa rozkręca. Będzie coraz więcej emocji też na take'u, bo mamy ambicje, żeby publikować coraz więcej tekstów dobrych. I, I sprawdzajcie, bo co wtorek mamy plany, żeby wrzucać coś ciekawego, coś nowego. W ostatni wtorek opublikowaliśmy tekst dotyczący koszykarskiej ligi ABA, która była swego czasu nawet atrakcyjniejsza niż NBA i NBA dzisiaj wygląda tak jak wygląda właśnie dzięki ABA w dużej mierze, więc zachęcamy bardzo serdecznie do przeczytania. No i do śledzenia wszystkich naszych kanałów na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. No, i oczywiście no, do odsłuchu tego podcastu, tego wydania Granic Sportu, które powinny być wydaniem licząc bez specjala, bez specjala, wydaniem 15, ale, ale nie wiem w sumie jak to liczyć, czy ze specjalem, czy bez specjala, więc ustalimy to i już od najbliższego tygodnia będziemy nową cezurę. Stosować. A za dzisiaj już chyba dziękujemy, Bartku. Czy masz coś jeszcze do dodania? Mam jeszcze do dodania, że jeżeli ktoś czeka na przykład na wrzucenie tego zapisu tej z rozmowy z Krakowa z Bartoszem Drabem na YouTube'a, to obiecuję, że do końca tygodnia powinna ona się ukazać na, na YouTube'ie naszym, na naszym koncie. Więc y, proszę jeszcze chwilę poczekać, ale, wiecie, względy techniczne, a ja też trochę byłem, powiedzmy sobie, zabiegany, bo. Musiałem być brany do testów na obecność koronawirusa. Musiałem aż zjechać pół Holandii, żeby akurat zrobić głupi test. No, no niestety, nie ja wybierałem miejsce. Westchnę sobie tylko znacząco. Yy, tak, to tyle. Yy, dziękujemy za dzisiaj. Adam Fabisiewicz. Bartłomie Mistal. Dzięki za dziś bądźcie z nami za tydzień bądźcie przy okazji kolejnych podcastów na hot, take, których e, brakować nie będzie. My słyszymy się tradycyjnie przy okazji e, czwartkowych granic sportu. Do usłyszenia. Na razie.